bracia i siostry, wspominając zwycięską bitwę na przedmieściach naszej stolicy w sierpniu 1920 roku przez wstawiennictwo Matki Bożej hetmanki żołnierza polskiego, prośmy Boga o szlachetne serca i wrażliwe sumienia. To jest fundament, na którym można budować bezpieczną przyszłość. Każde zwycięstwo na polu walki zawsze poprzedzone jest walką o to, co święte. Bądźmy sługami dobra, zdolnymi do poświęcenia w służbie naszej ojczyzny, sprawiedliwości i pokoju. Generał Szeptycki był komendantem Legionu, był dowódcą 3 Brygady Legionowej. Był więc bliski współpracy z Józefem Piłsudskim, a potem ich drogi polityczne się w sposób zasadniczy rozeszły. Rozeszły się, jak to bywa w polityce, w warunkach już normalnego państwa, gdzie istnieją różne poglądy, istnieją różne sympatie polityczne czy partyjne. Dzisiaj, obchodząc tą piękną datę, spotykając się w różnych miejscach, warto wspomnieć także i generała Szeptyckiego, który to święto stworzył jako swoisty wymiar hołdu wobec żołnierza polskiego, wdzięcznego narodu, wdzięcznego społeczeństwa, ale również jako ten fundament narodowego przekonania, że zwycięstwo w roku 1920 było możliwe poprzez wspólny wysiłek całego narodu i całego Wojska Polskiego. Na stopnie generalskie mianowani zostają. Na stopień generała broni generał dywizji Bogusław Samol. Na stopień generała dywizji generał brygady Leszek Soczewica. Na stopień wiceadmirała kontradmirał Stanisław Zarychta. Na stopień generała brygady pułkownik Piotr Dzięgielewski. Szanowni Państwo, odznaczeni zostali Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski pan Daniel Duda. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski generał Mieczysław Cieniuch. Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego odznaczeni zostali pułkownik Marcin Fitas, pułkownik Maciej Siudak. Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych, wręczy pamiątkowe ryngrafy generałom odchodzącym w stan spoczynku. Pamiątkowe ryngrafy otrzymują generał dywizji Zbyszek Czerwiński, generał dywizji Andrzej Duks, generał dywizji Romuald Ratajczak, uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Armia, która w ciągu 20 par lat
podlegała zasadniczym zmianom, także ilościowym, która przecież z wielkim nakładem sił, energii, pieniędzy zamieniała ilość w jakość, także pod względem uzbrojenia, także pod względem struktur. Tej armii chcę podziękować i powiedzieć, że to jest los żołnierski, aby ciągle dokonywać wysiłku na rzecz mądrej, lepszej zmiany. Ta zmiana dzisiaj to mniejsza liczebnie Armia Polska, dysponująca jednak coraz większymi możliwościami działania, coraz większą skutecznością poprzez nowoczesność systemów uzbrojenia. Jestem głęboko przekonany, że również poprzez nowoczesność myślenia i dowodzenia. Czołem żołnierze! Czołem pan prezydent! Dzisiejsze święto każe nam wspominać między innymi 41 polskich żołnierzy, którzy stracili życie walcząc w operacji afgańskiej. Ta wojna toczy się z dala od Polski, ale toczy się w ramach natowskiej zasady solidarności. A solidarność i wiarygodność sojusznicza to ważny, to bardzo ważny element naszego polskiego bezpieczeństwa. Nasz udział w tej misji, jeśli chodzi o jej wymiar bojowy, zbliża się do finału. Wypełniliśmy z honorem nasz sojuszniczy obowiązek. Zmniejszony więc został w ostatnich dniach, i to w sposób bardzo istotny, polski kontyngent w Afganistanie, a zadania jego zostały zredukowane głównie do szkolenia armii afgańskiej. Zdecydowanie więc odchodzimy od nadgorliwie nieopatrznie ogłoszonej w 2007 roku polityki ekspedycyjnej. Koniec łatwej polityki, łatwego wysyłania żołnierzy polskich na antypody świata. Dzisiaj, nadal dbając o wiarygodność i solidarność sojuszniczą, być może także poprzez nas udział w misjach, ale w misjach na miarę naszych potrzeb i naszych możliwości, chcemy jak największe środki budżetowe przynależne siłom zbrojnym przeznaczać nie na misje zewnętrzne, ale na modernizację armii polskiej pod kątem potrzeb obronnych naszego terytorium, pod kątem potrzeb systemu obronnego siły NATO, także na rzecz naszych partnerów sojuszu. Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego zobowiązuje nas, Polskę, do współpracy, ale celem nadrzędnym Sojuszu Suwerennych Państw jest zawsze obrona własnego terytorium. Jest zawsze obrona terytorium także innych krajów członkowskich Sojuszu. Tej zasadzie chcemy być wierni. Z okazji Święta Wojska Polskiego. Salwa honorowa! Swój życia los.